Ale ładne, ale ładne. Słuchajcie, udało się. Witajcie. Dzisiaj nasza kuchnia zmieniła się w warsztat plastyczny, artystyczny, a to dlatego, że dzisiaj będziemy robić coś naprawdę bardzo, bardzo artystycznego i bardzo fajnego. Jest ze mną dzisiaj w kuchni Agnieszka Wojciechowska, specjalistka od takiej dziedziny, której ja od razu mówię, nie znam, będę robił to pierwszy raz i myślę, że będę się bardzo fajnie bawił. Mówimy o jelly art. Agnieszka, ty od 5 lat pracujesz w galaretkach, można tak powiedzieć. Tak, tak? Hobbystycznie. Tak, i te galaretki są naprawdę bardzo, bardzo piękne, kolorowe. Pierwsze i najważniejsze, co musimy zrobić? Pierwsze, co musimy zrobić, to musimy zrobić bazę. Czyli przezroczystą galaretkę zalewamy. To jest najlepiej zrobić dzień wcześniej, na noc zostawić do lodówki. Później? Później przygotowujemy masę do wstrzykiwania, z której robimy kwiat. Czyli tą taką kolorową, tak. Też kolorową galaretkę, którą będziemy umieszczać tak, w tej przeźroczystej warstwie. Zgadza się. I na samym końcu wiem, że będzie na tym jeszcze sernik. Tak, będzie tło i sernik. Czyli moja działka. Dobra, no. Z sernikiem pewnie sobie dam radę. Agnieszka, żebym dobrze zrozumiał, to jest najprostsza galaretka, przeźroczysta, tak, bez niczego. Rozpuszczamy ją, czy robimy tak jak na opakowaniu, czy robimy ją troszeczkę mocniejszą? Robimy ją troszeczkę mocniejszą. Skoro mamy na litr, to robimy 800 ml, czy 600? Znaczy na litr, to robimy 800. Robimy 800, czyli 20%. I wzmacniamy, jeszcze jest ważna rzecz, wzmacniamy, dodajemy po łyżce żelatyny płaskiej. Aha, czyli zmniejszamy, i wzmacniamy żelatyną. Tak. Gorąca woda, żelatyna i galaretka? Dobrze, trzeba rozprowadzić. Dobra, galaretka się nam rozpuszcza, za chwilę pomieszam. I teraz porozmawiajmy o formach. Są takie formy dostępne, można je kupić z takim szklanym dnem? Jedynie tortownice u nas, silikonowe lub metalowe. Ale mówiłaś też o wykorzystaniu takich naczyń szklanych. Jak najbardziej. Tak? Wszelkiego rodzaju szklane naczynia. Tylko wtedy baza na ciasto jest troszkę my będziemy robić sernik, czyli wykorzystujemy nasze tortownice. Dobra. I wlewamy, tak? Tak. I odstawiamy do zestalenia. Znaczy bardzo dobrze jest zrobić dzień wcześniej. Dobra. Chwilę przestygnie i do lodówki do zestalenia. Tak jest. Baza jest zrobiona, czeka nam w lodówce. Tak. To tak? Niech sobie jeszcze poczeka, bo my zrobimy bazę do kwiatów. Drugą. Bazę czyli do kwiatów. Galaretkę kolorową. Potrzebujemy mleko kokosowe, potrzebujemy... Proszę bardzo. Tu jest 150 ml zimnej wody. 150 ml i... Co do tego idzie? Do tego idzie mleko skondensowane jeszcze. Do tego idzie też żelatyna. Dajemy dwie łyżki. Musimy ją odstawić do namoczenia. Żelatyna nam napęcznieje i rozpuszczamy w mikrofalówce. Teraz tak, do garnuszka dodamy mleko kokosowe. Tutaj dodamy też to mleczko, żeby było tak troszkę słodsze. Więc jak już mamy tutaj przygotowane, podgrzewamy. Agnieszka, a skąd się wzięła ta dziedzina? W moim życiu pojawiła się, że tak powiem, przez przypadek. Na jednym z portali społecznościowych zobaczyłam, jak ktoś robi to. Okazało się, że sztuka pochodzi z Malezji. Głównie Azjaci się tym zajmują. Ale jak zobaczyłem sprzęty, jakich używamy do tego, to troszeczkę mnie, powiem ci szczerze, przeraziło. Jest igła, strzykawka, do tego są takie końcóweczki. Ogólnie się nazywamy to stalówkami. Stalówki w rozmaitych kształtach można zrobić, rozumiem, różnego rodzaju kwiaty i płatki, jak najbardziej, tak. A taki najprostszy, czy jesteśmy w stanie zrobić bez tego sprzętu w domu? Samą igłą. Samą igłą. To pokażemy coś takiego, dobrze, co można zrobić że z strzykawką i igłą. Dobra. Jak mleko jest już bardzo dobrze ciepłe, ale nie zagotowało się, dodajemy już rozpuszczoną żelatynę. I tak, rozumiem, że teraz będziesz potrzebowała. Nie rozpędza się tak. Musimy jeszcze zrobić kolor, tak? To jest nasza baza do wszystkich kolorów. Tak. I teraz tutaj będziemy dodawać barwniki. Tak jest. Tak. Czy możemy używać barwników takich w 100% naturalnych, typu sok z buraka, oczywiście, sok z kapusty? Oczywiście, jak najbardziej. Ale my dzisiaj pracujemy na barwnikach spożywczych. Tak, białe wstawimy. Już niech będzie cały czas takiej kąpieli wodnej. Ale powiedz mi, czy temperatura nie za wysoka? Jak to jest? Nie. Znaczy to jest tak, że musimy podtrzymywać temperaturę, żeby nam się nie ścinała ta masa. Jak będzie za ciepłe, to chwilkę strzykawka przestygnie i wtedy pracujemy. Dobra. Bo to chodzi o to, że jak będziemy wstrzykiwać,
żeby nam nie rozpuszczało galaretki. Tak. Więc tak. Odrobinkę barwnika. Tak, akurat tutaj to damy więcej. Dobra, to dawaj, ja będę mieszał. Czekaj, zobaczymy. Tu. Czy jeszcze nie trzeba mieszać. Będzie dodać, bo taka głębsza zieleń nam będzie potrzebna. Oj, trawka, normalnie trawnik. Dajemy słuchajcie. Jeszcze, poczekaj. Dobra. Dobrze, najwyżej czyli będziemy mieć troszkę jaśniejsze dobra. Kwiaty. Dobra, mamy. Zielony jest. Tak, idziemy, on idzie się kąpać. Idzie się kąpieli. Kąpać, tak, jak z łyżeczką możemy go oczywiście, utopić. Tak, 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 dobra. Tak. Niech się kąpie. Teraz robimy niebieski. Niebieski, taki dosyć dobra. Mocny niebieski. Dobra. Agnieszko, jakie jeszcze kolory będziemy robić? Mamy zielony, niebieski. Żółty. Żółty. I troszkę jaśniejszy niebieski. I jasno niebieski. Tak. I to będzie na tyle. My sobie będziemy tutaj barwić wszystkie kolory po kolei, a wy możecie zerknąć na playlistę z przepisami na ciasta. A my tutaj działamy. To co, możemy w końcu zacząć robić to? Oczywiście, że możemy. Tak, tak, tak. Dobra. I teraz mów, szefowa, co robimy? Pierwsza rzecz, którą robimy, to musimy sobie przygotować gorącą wodę, żeby nam nie zastygała masa w strzykawkach, w stalówkach, tak? Także teraz tak, następny krok, jaki robimy, to potrzebujemy strzykaweczkę. Zaczyna się robić groźnie. Ja będę robił to samo. Pozwolisz? Oczywiście. Nagrzewamy sobie łyżeczkę, żeby wyciąć środeczek, kwiatka. Ja będę robić różę teraz. Dobrze, a ja co mam robić? A co chcesz? To będę robił to samo, co ty. Które? Ja potrzebuję takie dwie do róży. Zacznijmy od jakiegoś malutkiego kwiatuszka, takiego dobrze. Bardzo prostego. To nabierzemy sobie żółtego barwnika. Dobrze, trzymaj. Wytnij sobie teraz tak duże wgłębienie. Tak, ale tak. Taka kulka, czy? Półkulki. Tak. Obserwujcie, krok po kroku. Co robimy, szefowa? Najpierw robimy środeczek. Czyli co? Wbijamy igłę niewiele i delikatnie wpuszczamy. Ale dobra, to pokaż. Bo robimy to w ten sposób. Widzisz? Zobaczcie, jakie piękne kwiaty. To są moje pierwsze kwiaty robione metodą Jelly Art. Ja jestem zadowolony. Co dalej? Dalej zalewamy tło. Zalewamy tło. Czyli tło to ta niebieska galaretka, którą zgadza przygotowałem. Się, tak. Dobra, mam. Dobra. Pęcherzyki powietrza wytrącamy. Tak. Dobra. I co, wstawiamy do lodówki? Tak, no musi się ściąć. Żebyśmy mogli przystąpić do robienia syrenika. Ale będzie ładne, bo się zrobi taka głębia niebieska, jak woda. No, taka delikatna. Dobra, do lodówki. Do lodówki. Teraz robimy sernik. To zwykły, ja robię taki sernik na zimno. Sernik na zimno, a gorącą wodę ma, nie? Ale ma, no, niestety, no, ten sernik trzeba wzmocnić troszkę, tak? Musi utrzymać tą galaretkę. Ona jest wbrew pozorom dosyć ciężka, więc jest wzmocniona galaretką. Od czego zaczynamy? Gorąca berło. Woda, berło, tak. Dobra, czekaj, my teraz będziemy miksować tak. Galaretkę, a wy możecie sobie zerknąć na przepis, który robiłem nie tak dawno. Ciasto kakaowo-śmietankowe puzzle. Zobaczcie, naprawdę fajny przepis. To co, mogę już dodawać serek? Jak najbardziej, tak. Serek waniliowy, homogenizowany. I od razu tak dodajemy tak, do tego, ja tak? Będę w międzyczasie miksować. Dobra. I zalewam. Delikatnie. To taka bardzo, bardzo delikatna, puszysta konsystencja tego sernika na tej galaretce wychodzi. Tak, bo jeżeli weźmiemy, zmiksujemy, to on galaretka złapie się na powietrze. Tak. Stawiamy do lodówki. Tak. No to co? Przyszedł czas na to, żeby zobaczyć, co nam wyszło, co? Tak jest. I teraz no musimy poddać to kąpieli wodnej. A, bo musi się nam odkleić od formy, tak? Tak. Voilà. Ale ładne, ale ładne. Słuchajcie, udało się. O, u mnie tak. Niestety jest większa i ten garnek. Pokaż. Dobra. Postaw talerz. Myślisz, taką masz wprawę? O, proszę, pięknie poszło. I na tym kończymy. W zasadzie? Na tym kończymy? Poczekaj, tak. Czekaj, nie. No, bo ja zapomniałem o mojej rybce, wiesz? Tak. I muszę ją włożyć. Rybka tak. Koi, która u nas w kuchni Lidla będzie pływała na powierzchni. O, zobaczcie. No szkoda, że zapomniałem ją wsadzić do środka,
Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie, żeby pokazać, pokazać i podzielić się swoją pasją. Mi się podoba bardzo. Ja jestem zadowolony z tego, że cokolwiek mi wyszło. Także dziękuję Ci bardzo za to, że byłaś z nami, podzieliłaś się tymi umiejętnościami. A Wy wiecie, co macie robić. Jak się podobało, łapka w górę, zaznaczyć dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi kolejnymi przepisami. I co, Agnieszko, bardzo dziękuję. Ja również. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.